Czy jesteśmy w stanie zliczyć nasze niespełnione obietnice wobec siebie czy wobec drugiej osoby? Jak wiele przyrzeczeń składamy sobie w ciągu życia, w ciągu chociażby samego miesiąca czy tygodnia? I czy dochodzi do skutku, czy dochodzą do skutku te nasze plany? Drodzy, wiele razy zapewne w naszym życiu było tak, że chcieliśmy coś zrobić, a jednak tego nie robiliśmy. I na odwrót, czegoś nie chcieliśmy, ale jednak po krótkim zastanowieniu zrobiliśmy daną czynność. Tak samo było w podobieństwie o dwóch synach, którzy zostali wymienieni przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a on odpowiadając, rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Boże kadło mówi, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. Czy ta sprawiedliwość, którą obiecujemy, jest spełniona? Dzisiaj bardzo mało się mówi o sprawiedliwości. Dzisiaj bardzo mało mówimy o sądzie. Wolimy słyszeć same pozytywy ze strony Ewangelii. Ale czy napomnienie nie jest dobre? Kto wykonał wolę Ojca? Ten, który powiedział: tak, pójdę, czy ten, który powiedział: nie, nie chcę, ale poszedł? Ten, kto wykonał, a nie ten, który chciał. Czy, drodzy, wykonujemy Bożą wolę w naszym życiu, czy tylko chcemy, czy też ją podejmujemy? To zależy od nas i od tego, czy mu wierzymy. Pozostańcie z Bogiem.